Miłośnicy jazdy na rolkach mają powody do radości. W Głuszycy otwarto rolkostradę. Inwestycja kosztowała 1 300 000 zł. Miejsce jest przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców Głuszycy. Mogą również skorzystać z niego starsi amatorzy sportów ekstremalnych. Pieniądze pochodzą ze środków rządowych. Wkład własny gminy Głuszyca wyniósł 20% wartości inwestycji. Myślę, że to taka dosyć ciekawa inwestycja, bo oprócz tego, że jest to tor dedykowany do tego, aby jeździć na rolkach, mamy również dwa, czy nawet trzy takie elementy ekologiczne. Po pierwsze wiaty, które są zasilane solarnie, za pośrednictwem wyprodukowanej energii można naładować telefon, można naładować rower elektryczny czy hulajnogę elektryczną oraz ławki solarne, które będą służyły tym młodym adeptom do tego, aby podładować telefony komórkowe. Na terenie obiektu nasadzono wiele roślin, więc już wkrótce pojawi się dużo zieleni. Jak widzicie Państwo, liczne nasadzenia, które pojawiły się tutaj w ostatnim czasie w związku z tym, że mamy piękną wiosnę. Wierzę bardzo mocno, że już niedługo te czerwone kasztany zakwitną i będą tutaj wspierać to miejsce. A po mojej, drodzy Państwo, lewej stronie mamy drzewka owocowe, które zostały również posadzone i w przyszłości mają być tu śliwy, grusze, jabłonie, a więc myślę, że to też taki dosyć ciekawy element tego całego wystroju. To nie jedyna inwestycja skierowana do mieszkańców. Wkrótce rozpocznie się remont stadionu i Orlika. Będzie też zmodernizowany odkryty basen.